Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj Sony TAF770ES. Wzmacniacz ma kilka problemów. Najważniejszy z nich to problem z zanikaniem kanału lewego. Wzmacniacz był gdzieś tam wcześniej już serwisowany i poprzedni serwis odłączył według opisu właściciela korekcję barwy, co jest dla mnie troszkę zaskakujące, ponieważ nie ma w tym wzmacniaczu aktywnej kontroli, aktywnego układu regulacji barwy. Jest to, te wzmacniacze są tak zbudowane, że mamy tylko pasywną korekcję w torze audio, przełączniki, potencjometry, potencjometr głośności i sygnał bieg, selektor oczywiście jeszcze i sygnał biegnie na końcówki mocy. Ale spoglądając przez kratki, faktycznie mamy tam obcięte jakieś przewody. Zobaczymy sobie jeszcze, jak to wygląda. Oczywiście będziemy chcieli przywrócić to do oryginału. Drugi problem. Są ślady wypalenia rezystorów. Za chwileczkę otworzymy wzmacniacz, to Państwu to dokładnie pokażę. Tych rezystorów tutaj od góry nie ma. Zostały przylutowane dwa od spodu. Są to rezystory w układzie Zobla i uszkodzenie tych rezystorów nie jest takie oczywiste. Rezystor jest połączony z kondensatorem w szeregu pomiędzy wyjściem głośnikowym a masą, więc albo coś tutaj było mocno kombinowane, co doprowadziło do uszkodzenia tego rezystora, być może jeszcze w dodatku zwarte kondensatory. To będziemy musieli sobie prześledzić, spróbować namierzyć potencjalną usterkę bądź przyczynę, która do tego doprowadziła. Oprócz tego, jak już przywrócimy tą korekcję barwy do oryginału, trzeba oczywiście sprawdzić działanie potencjometrów przełączników, chociaż i tak wzmacniacz jest z przeznaczeniem do kompletnego remontu, czyli bez względu na ich stan i tak sobie wszystkie przełączniki i potencjometry wyczyścimy. Oprócz tego regulację, sprawdzenie stanu kondensatorów. Tak więc otwieram wzmacniacz, zobaczymy jak to wygląda w środku. Dobra, wzmacniacz mamy otwarty. No i tak, w pierwszej kolejności przewód odcięty tutaj z gniazda, przyrzutowany wprost na potencjometr głośności. Tutaj przewody też porozcinane. Tutaj jedna wtyczka odpięta. Tutaj też coś było kombinowane, nie wiem, jakaś próba demontażu z urwanymi ścieżkami. Tutaj brak kontaktu gniazd RCA z masą. Mnóstwo pękniętych połączeń. Więc jak ten sygnał miał tutaj nie zanikać? No i tutaj miejsce po wypalonych rezystorach obwodu Zobla. W pierwszej kolejności zajmę się przywróceniem do porządku tego bypassu. Uprzednio jeszcze sprawdzając, jak w ogóle wzmacniacz obecnie się zachowuje. Dobra, wzmacniacz uruchomiony. Jeszcze nie puściłem nawet sygnału z generatora. Pierwsze co rzuciło się w oczy i uszy, to trudności z ustawieniem pozycji selektora. Teraz akurat złapał. O, teraz było widać, jak on tam szuka właściwej pozycji. Mamy tutaj jakiś problem też z klawiszami. Niektóre mają kliknięcie, a niektóre tego kliknięcia nie mają.
Dobra, puśćmy sobie sygnał. No ten przełącznik to na pewno. I co ten bypass dał? Ten bypass nie dał nic, ponieważ pomimo ominięcia jakiejś tam części toru audio, pozostałe przełączniki pozostałe w tym torze i tak robią nam bałagan. Zaraz zobaczymy dokładnie, który element powoduje problem. Na pewno przekaźniki to jest jedno. Najbardziej problem sprawia przekaźnik wyjść głośnikowych. Aktualnie mam podpiętą sekcję A. Być może na sekcji B będzie to samo. I tyle z diagnostyki dla sprawnego serwisu i sprawnego ucha. Dobra, nie ma co męczyć wzmacniacza. Demontuję panel frontowy. Tak naprawdę nawet nie mam co testować tych przełączników potencjometrów, ponieważ aktualnie nie działają, a jak już zrzucę panel i zacznę odwracać modyfikacje, to je po prostu wszystkie wyczyszczę, zregeneruję, żeby później drugi raz nie zrzucać tego panelu. Wkładam śrubokręt w celu odkręcania śrubek. No przecież znam te wzmacniacze na pamięć, patrzę na ten płaski wkręt. Po prostu tragedia. Nie mam nawet za bardzo nic profesjonalnego płaskiego do odkręcania, ponieważ praktycznie się tego nie używa. Wkręty oczywiście zostaną po naprawie wymienione na właściwe. Tutaj jeszcze można zobaczyć przez kratki te rezystory przygotowane od drugiej strony. Montaż urządzenia postępuje. Tak więc za chwileczkę sobie zaczniemy te bobole odkręcać. Jeszcze tutaj dwie śrubki, tutaj dwie pod spodem. Potencjometr, płytka, kilka przewodów. Muszę sobie zobaczyć tylko według schematu bądź na zdjęciach. Ponieważ dwa te przewody wchodzą w jedną wtyczkę. Tutaj na wtyczce mają te same kolory. Muszę sobie zobaczyć, który kanał jest który. Czy lewy jest czerwony, czy biały. No i działamy. Z samych tutaj doltowanych przewodów i mostków mamy tutaj jeszcze pocięte ścieżki, no ale powiedzmy, nie będzie to wielkim problemem. Dobra, płytka zdemontowana. Teraz czas odtworzyć ścieżki. No niektóre tutaj są oczywiste, niektóre troszkę mniej, dlatego z layoutem schematu muszę sobie zobaczyć, jak to powinno wyglądać. Dobra, płytka połączona zgodnie ze schematem, potencjometr zregenerowany, wymieniony przekaźnik, który był już też w słabej kondycji. Czas teraz wyczyścić te dwa przełączniki, połączyć przewody z wtyczką, naprawić to połączenie. Czyszczenie przełączników potencjometrów jednak sobie zostawię na jutro, z uwagi na to, że już jest grubo po północy, a ja chcę to przywrócić do oryginału, sprawdzić, czy działa, jak działa. Resztą się po prostu zajmę jutro. Czyszczenie przełączników, wszystko masakrycznie zabrudzone. No jak to miało działać? No po prostu nie znajduję słów zrozumienia i wytłumaczenia dla takiego postępowania. No jeśli coś nie działa, nie znamy przyczyny, no to po prostu nie naprawiamy tego, nie podejmujemy się jakichś dziwnych modyfikacji, które swoją drogą i tak nie przynoszą skutku, ponieważ diagnoza była błędna. Co innego, gdyby jeszcze przyniosło to skutek, właściciel może by dał temu spokój i nie szukał kolejnego serwisu.
No nic, trzeba czyścić tutaj też jakieś druciki. Najgorsze jest to, że wszystko muszę prześledzić z layoutem, pomierzyć ciągłość obwodu, upewnić się, że wszystko jest dobrze połączone i na swoim miejscu. Jedna wtyczka naprawiona. Pozostało zrobić tą ostatnią. Dobra, jest to rozpiska. Wtyczka EH13. Pierwszy pin, gruba przewodów czerwonych. Tak więc już z górki. Poskładałem wszystko do kupy. Nie działa. No to rozbebeszyłem z powrotem płytkę potencjometru, płytkę przełączników. Sprawdzał ze schematem wszystko. Wszystkie połączenia, wszystko się zgadza. No to szukamy dalej. Ściągam selektor. Tutaj jeszcze jedna wtyczka niepodłączona. No po prostu tragedia. Multum punktów do sprawdzenia, czy wszystko się zgadza, co jeszcze ktoś poodpinał. Po prostu tragedia. Dobra, wracamy po jednodniowej przerwie. Plany się troszkę nam pozmieniały. Nie odwracam tych modyfikacji do oryginału. Po przelutowaniu płytki potencjometru, płytki Source Direct, po podpięciu selektora, po naprawie drugiego selektora, nadal jest brak dźwięku. Coś tutaj jeszcze musi być ostro nagrzebane, czego ja przy przeglądzie płytki Fono, przy przeglądzie płytki stopnia napięciowego niestety nie znalazłem. Ile wart wzmacniacz jest, myślę, że wszyscy wiedzą, i wykonywać pełną renowację wraz z naprawą tych wszystkich usterek, tego druciarstwa, które tutaj wcześniej ktoś narobił, no i kasować później za to równowartość, no to troszkę nie tak, więc uzgodniłem z właścicielem, że usuwam usterki, robię przegląd, zostawiam to tak jak było. Zresztą właściciel też wspomniał, że jeśli będzie to niemożliwe bądź bardzo drogie, to żeby tego nie ruszać z tej barwy dźwięku, i tak w zasadzie się nie korzysta, dlatego pozabezpieczałem te przewody, polutowałem to troszkę schludniej i tak to zostawiam. Główna usterka, przekaźniki wyjść głośnikowych, został wymieniony przekaźnik od mutingu, który mutuje nam wyjścia przy przełączaniu. Do zrobienia mam jeszcze selektor wejść, który zaraz sobie rozbierzemy. Żadne kondensatory nie wymagały wymiany. Wymieniłem rezystory w układzie Zobla. Wzmacniacz przelutowany ze wszystkich zimnych lutów. Do przejrzenia mam jeszcze pilot, gdyż nie działają przyciski regulacji głośności. Nie jest to wina wzmacniacza, tylko wina pilota. Sprawdzając sobie, nie wiem, czy na współczesnych telefonach będzie to widać. No, nawet widać. A ja specjalnie szukałem starego telefonu, żeby sobie sprawdzić działanie pilota. Nie wiem, czy akurat to na filmie będzie widać, ja to na ekranie teraz widzę, że pozostałe funkcje działają, no ale regulacja głośności niestety nie. Tak więc rozbierzemy pilot, sprawdzimy stan gumek, wyczyścimy, no i zobaczymy, co dalej. Sprawdzimy sobie jeszcze za chwileczkę preamp gramofonowy, bo właściciel też zwraca uwagę, aby został on przetestowany. Dobra, tak więc sekcja Fono. Kanał prawy. Jako że nie działa regulacja balansu, no to żeby pokazać działanie obok kanałów, muszę odpiąć przewody. Teraz kanał lewy. Działa bez najmniejszych problemów. Tak więc robię selektor, ustawienia. No i będziemy na tym kończyć. Selektor oczywiście został zapryskany, ale do tarczy nie ma jak to wpłynąć, do tej sygnałowej, znaczy sygnałowej, do tej sterowania. Tutaj jak było wszystko brudne, tak wszystko brudne jest. Tarcza sygnałowa mikroprocesora wyczyszczona. No i teraz czyszczenie tarczy sygnałowej jednego kanału. Efekt przed. I dla porównania tarcza przed, tarcza po. Dobra, selektor zrobiony.
prądy spoczynkowe ustawione, wzmacniacz poskładany. Nie ma żadnego problemu, został pilot. Pilot rozebrany, są tutaj jakieś ślady zalania, widać, że tutaj już dość mocno te ścieżki są wypracowane. Oczywiście spróbujemy to wyczyścić, umyć, zobaczymy jaki będzie tego wszystkiego efekt. Dobra, tutaj wszystko umyte, udało się to w miarę wyczyścić. Brudu co nie miara. Niestety pomimo czyszczenia nie ma dalej reakcji na zmianę głośności. No nic z tym na chwilę obecną nie zrobię. Liczyłem na to, że tak silne zabrudzenie i wyczyszczenie później tego pilota rozwiąże problem. No niestety problemu nie rozwiązało. Tak więc pozostaje ewentualnie szukać innego pilota. Ja niestety na chwilę obecną nie posiadam żadnego pilota do wzmacniacza Sony. Tak więc ciężko mi nawet przetestować działanie tej regulacji. W każdym razie no, sygnał z pilota nie wychodzi. Tak więc podsumowując, zakres naprawy: czyszczenie przekaźników wyjść głośnikowych, czyszczenie selektora direct input, czyszczenie selektora wejściowego, wyczyszczenie tych dwóch przełączników, ale to nie ma aktualnie znaczenia, bo i tak są odłączone. Pomiary kondensatorów, czyszczenie płytek, poprawienie zimnych lutów, wymiana przekaźnika mutingu, wymiana tych rezystorów w układzie Zobla, wszystko spisane, pomierzone. Tak więc można, myślę, temat zamykać. Jest to wszystko zrobione dość, powiedzmy, niewielkim kosztem. Usterki nie wrócą. Mówię, no chcąc to wszystko doprowadzić do ładu, no kosztowałoby to na pewno znacznie, znacznie więcej. Państwu dziękuję za uwagę. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że coraz mniej będzie się trafiało takich napraw po niefachowych serwisach. No mówię, tutaj usterka banalnie prosta do znalezienia. Zabrakło dobrej diagnostyki i niestety wzmacniacz został dość poważnie, niepotrzebnie rozgrzebany.